Dzień dobry, Tomasz Raczek. Zaczynamy zero ekranowe. Dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy zaplanowanych w programie, więc najpierw takie streszczenie. Będziemy mieli troje gości. Będzie po raz pierwszy u nas Kuba Armata, z którym porozmawiam o bardzo ciekawym filmie Królestwo Zwierząt do obejrzenia w kinach. Będzie Scenarzysta i reżyser polskiego filmu pod tytułem Obudź się to jest film, który już ma na swoim koncie liczne nagrody i który jest moim zdaniem bardzo ciekawym filmem, ale postaram się o trochę kontrowersji w rozmowie z Filipem Dzierżawskim. No a potem... Magdalena Marszałkowska, scenarzystka, która jest finalistką konkursu Wyobraź sobie, konkursu stworzonego przez przyjaciół Piotra Woźniaka Staraka i zrealizowanego pod auspicjami pisma WOLK, a przyjechała do nas specjalnie z Wiednia, żeby opowiedzieć o tym, jak się zostaje scenarzystą. Poza tym trochę wiadomości i na zakończenie box office. Proponuję, żebyśmy zaczęli od wiadomości. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy. Philips Ambilight TV. Partnerem kanału Zero jest STS Game Changer Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przed Sejmem stanęła pikieta. I to pikieta dla nas bardzo ważna, bo pikieta filmowców, którzy próbują wywrzeć presję, ja też w tym momencie wywieram presję na polskich parlamentarzystów i w ogóle na polskich y, polityków, którzy decydują o kształcie państwa i o tym, które sprawy zostają załatwione. Otóż pikieta miała na celu zwrócenie uwagi i wywarcie presji, aby wreszcie zostało wprowadzone prawo pozwalające odpisywać część dochodów, część zysków przez platformy streamingowe na rzecz twórców, czyli wypłacać tantiemy, innymi słowy. To już dawno zostało zalecone przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską i we wszystkich innych krajach Unii Europejskiej już jest wprowadzone w życie, ale nie w Polsce. Od dawna mamy ten obowiązek. Płacimy kary jako Polska za to, że nie wprowadzono tego prawa i ciągle politycy z jakichś powodów nie mogą się na to zdecydować. Więc stanęli w tej pikiecie m.in. Maria Dębska, Magdalena Boczarska, Eryk Kulm Junior, Małgorzata Szumowska, Juliusz Machulski, Agnieszka Grochowska czy Anna Dereszowska. I Paweł Maślona, reżyser, kojarzycie na pewno, bo mówiliśmy o tym, reżyser filmu Kos. Nagrodzonego, uważanego za najlepszy film polski ubiegłego roku, więc ten reżyser, ale wkurzony, na maksa wkurzony, był w tej pikiecie i powiedział takie słowa. Teraz uwaga, będę cytował, abyś mnie czytał zapisane słowa. Twórczość to nie jest bezosobowy, pieprzony, anonimowy content, tylko to są konkretni ludzie. Ludzie, którzy kładą na szali swoje serca, umysły, swoje kur, najlepsze talenty żeby podzielić się czymś, co jest dla nich najcenniejsze, daje temu swoją twarz, swoje nazwisko i to waży. No, tak było pod Sejmem, jak widzicie, twórcy też czasem ich szlak trafia i puszczają im nerwy. Wspieramy. Druga sprawa to jest Apple. Apple od czasu do czasu organizuje takie wielkie konferencje, podczas których prezentuje różne nowości. To się nazywa Worldwide Developers Conference. W 2024 roku na tej konferencji Apple reprezentował oczywiście szef, Tim Cook, który rozpoczął swoje przemówienie od zdania brzmiącego Let's talk about Apple. TV, Plus. czyli nie o nowym iPhone'ie, nie o nowym sprzęcie, nie o nowej pamięci, nie o nowych słuchawkach, tylko o platformie streamingowej Apple TV. Plus. I zaczął mówić, co tu jest planowane, jaki repertuar jest realizowany dla Apple TV. Plus. I wiecie co ja chcę powiedzieć? I jakie uczucie miałem? Otóż dawniej takie zapowiedzi to robił Warner Bros., Studio Universal albo Disney. A dzisiaj robi Apple, czyli Apple stał się równorzędnym, a może wkrótce nawet ważniejszym producentem filmowym niż wielkie studia amerykańskie, do których obecności w tym świecie zostaliśmy przyzwyczajeni. No więc co zapowiedział Tim Cook? Między innymi zapowiedział kolejny sezon serialu Rozdzielenie, wspaniałego serialu, też nagrodzonego i naprawdę wartego wszystkich pieniędzy, bo to jest coś, co przewyższa większość produkcji kinowej, czyli filmów dostępnych w kinach. Będzie Silos, będzie Kobieta z jeziora z Natalie Portman, będzie Batmanki z Vincem Wołnem będzie ekranizacja bestsellera science fiction Mroczna Materia. Dużo rzeczy, jak wiecie i będą duże produkcje, takie jak Wolfs z gwiazdami takimi jak Brad Pitt czy George Clooney. Będzie film Instigators z gwiazdami Mattem Damonem i Casey Affleckiem, czyli bratem Bena. No i będzie Zabierz mnie na księżyc ze Scarlett Johansson i Channingiem Tatumem. Aż dziw, że takie produkcje prezentuje na konferencji Apple. Ale tak mamy dzisiaj i ja się z tego cieszę, bo to mogą być bardzo dobre rzeczy. No i wreszcie wiadomość, na którą wszyscy czekają, bo Czekamy na to, jaki będzie Gladiator 2. Wiemy, że jest produkowany, wiemy, że premiera jesienią, dokładnie 22 listopada. Wiemy, że to będzie bardzo drogi film. Miał kosztować 165 milionów dolarów a ostatecznie będzie kosztował 310 milionów dolarów, czyli dwa razy więcej prawie. Oczywiście robi ten film Ridley Scott, tak jak w przypadku pierwszego gladiatora. No i zobaczymy w głównej roli tym razem Paula Mescala. Z czego ja się bardzo cieszę, bo to jest aktor wybitny, młody, wybitny, taki wnoszący trochę nowego ducha do kina. To będzie oczywiście sequel, no i w nim zabraknie Russella Crowe. Zabraknie, no bo został już zabity w pierwszej części. Russell Crowe przygląda się z boku, no i taki jest trochę sceptyczny, że jak to Gladiator 2 bez niego ma być, Jakaś nowy bohater będzie główną rolę grała, ten Meskal, czy on na pewno pasuje. No, zobaczcie sami na zdjęciach, czy on pasuje. Moim zdaniem to może być coś, na co warto czekać. Gladiator 2 premiera w listopadzie tego jeszcze roku. Nastawcie się teraz na kinoterapię, to znaczy, będziemy mówili o filmie, a przy okazji wgryzali się trochę w siebie i sprawdzali, jak film, o którym mówimy, działa na widza, dlaczego, co z tego może wyniknąć i dlaczego jest tak wygodnym narzędziem do przyglądania się sobie i światu. Film się nazywa Królestwo Zwierząt, a moim gościem jest dziennikarz filmowy Kuba Armata. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. I wiesz to zrobimy inaczej niż zwykle, bo na koniec rozmowy zawsze dajemy punktację. Mhm. Ale ponieważ już się dowiedziałem, że dałeś tyle samo punktów co ja, to zacznijmy od tego, bo tu nie ma żadnej niespodzianki, że dałeś ile? Że dałem 8. 8 punktów i ja dałem też 8 punktów. E, czyli mamy to z głowy, bardzo nam się podobał ten film. I teraz raczej bym zadał pytanie, dlaczego się podobał, w ogóle, o czym jest Królestwo mhm. Zwierząt. Ty widziałeś ten film rok temu w Can. Tak, tak. To była dla mnie duża niespodzianka, ten film. I właśnie przesadą byłoby, jakbym powiedział, że w ostatnim czasie, ponieważ rzeczywiście to jest film, który miałem okazję zobaczyć ponad rok temu w trakcie festiwalu filmowego w Kan. On tam otwierał drugi, jeżeli chodzi o hierarchię, konkurs, czyli sekcję Answer Town Regard. Zresztą został świetnie przyjęty. Pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i też bardzo zależało mi na tym, żeby. Żeby ten film jak najszybciej ściągnąć do Polski na jeden z festiwali, z, z którymi współpracuję, to finalnie się udało, ale rzeczywiście dopiero niemalże po roku. Film teraz trafia na ekrany polskich link, No Bo teraz co... dopiero dystrybutora ma w Polsce. Tak. Co też pokazuje, że ta ścieżka dystrybucyjna no wcale nie jest oczywista, wcale nie jest łatwa i. i bo to i jest prosta. film francuski, a nie amerykański. Te amerykańskie mają przetarte ścieżki. Tak. Tak, rzeczywiście to jest, to jest mimo tego, że tam znajdziemy w tym filmie jakiś gatunek filmowy, to to jest jednak kino autorskie, czyli troszkę trudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o dystrybucję, ale myślę, że oba się zgodzimy, że, że lepiej późno niż wcale w tym przypadku. W tym przypadku bardzo, bo to jest film naprawdę wart tego, żeby pójść do kina. Najpierw powinniśmy powiedzieć o czym jest ten film. Mamy świat współczesny, ale trochę w przyszłość wychylony. to Znaczy na no, trochę lat dalej niż jesteśmy teraz, ale niewiele. Czyli ten świat wygląda praktycznie tak, jak nasz świat, tyle, że coś się dzieje z niektórymi ludźmi, którzy zaczynają się w wyniku genetycznych zmian zachodzących w nich, zamieniać się w różne zwierzęta, a właściwie łączyć człowieka ze zwierzętami różnymi w postaci hybryd. I te hybrydy pojawiające się w świecie naszym zaczynają być traktowane jako zagrożenie, jako odchylenie od normy, z którymi wiadomo, co zrobić. I nie wiadomo też, dlaczego tak się dzieje. I to jest punkt wyjścia do tego filmu. I teraz reakcje naszych bohaterów są o tyle, mm, o tyle ważne, bo w ich najbliższym otoczeniu właśnie występuje coś takiego. I ja, oglądając ten film, zastanawiałem się, co bym zrobił, gdybym poczuł, że mi się łuska robi na skórze, że. Mam jakieś pazury, które przypominają psie pazury, albo że mi jakieś pióra wyrastają na plecach. A to się, to jest codziennością, to jest realnością niektórych bohaterów. I ja się chciałem poczuć w ich skórze. Co ty byś zrobił? No myślę, że to jest bardzo zasadne pytanie w kontekście tego filmu, bo, bo podejrzewam, że ono będzie narzucało się w większości widzów, którzy będą królestwo zwierząt oglądali. Ja z kolei miałem. Taką troszkę inną refleksję, która też jest związana z tym tematem, mianowicie fakt, że te przemiany następują tutaj bardzo powoli. To znaczy, one nie. nie, nie to nie jest tak jak w kinie superbohaterskim, że nagle bohater zyskuje jakieś, jakieś wszechpotężne moce w jednym momencie. Natomiast tutaj ta przemiana daje też duży czas i na refleksję, na rozmyślania, na zastanawianie się, co z tego wyniknie, I bycie, co z tym można zrobić. I na bycie uwięzionym. I na bycie uwięzionym, ponieważ to, to, to też jest myślę, że bardzo istotne, że jednak te hybrydy, te poczwary, jak się, jak się też określa tych bohaterów, jednak one są w bardzo, bardzo negatywny sposób odbierane przez, przez społeczeństwo. Nie wiem, co bym zrobił. To jest trudne pytanie. Myślę, że, 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 że taka rzecz, z którą każdy pewnie gdzieś tam się zmierzy, ale ja nie ukrywam, że też za to bardzo lubię kino, to znaczy, że ono prowokuje takie rzeczy. Gdzie tak naprawdę każdy bazując na swoim doświadczeniu, na jakichś swoich emocjach może odpowiedzieć sobie na swój sposób. Natomiast nie ukrywam, że to jest jedna z tych myśli, które mi przyszły bardzo szybko, kiedy ten film oglądałem. Bo myślę, że pierwsza myśl jest taka, co bym zrobił, jakby ktoś z mojej rodziny, jakby tak. ktoś znajomy zaczął się zamieniać no, na, na, na przykład w ptaka albo, albo w świnie. Na przykład. I co bym zrobił, czy bym był na tyle tolerancyjny, żeby zachować mój dotychczasowy stosunek, mm -hmm. czy i wspaniałomyślny, czy jednak bym odrzucił jako te potwarę, czy, czy bałbym się, uznałbym, że to jest dla mnie zagrożenie, czy starałbym się oswoić. W, to, to myślę, że to jest ta łatwiejsza forma myślenia, bo jednak mam cały czas komfortową sytuację, że to nie mnie dotyczy, tylko ja mogę sobie zdecydować, że albo tak postąpię, albo inaczej. Ale kiedy się zamieniamy w taką y, 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 poczwarę właśnie, mm -hmm. to nie mamy wyboru. Tak, ja myślę, że też też nie możemy zbyt dużo zdradzić, jeżeli chodzi o ten film, bo... bo... To jest jeden z tych tytułów, który, gdzie, gdzie spoiler tak naprawdę psuje kompletnie przyjemność z oglądania. Ale rzeczywiście... na razie nie zdradziliśmy. Tak, chyba. jeszcze nie zdradziliśmy, natomiast rzeczywiście istotne są te dwie perspektywy. To znaczy po pierwsze, jak my reagujemy na, na kogoś nawet z naszego otoczenia, kto może, może w takiej sytuacji się znaleźć, ale z drugiej strony, co my zrobimy ze sobą i... No i te, 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 te dwa tematy, reżyser tego filmu Thomas Cayley w jakiś sposób analizuje, przedstawia. No myślę, że to jest szalenie interesujące od, od wielu stron, ponieważ to też jest film, który, w którym jest wiele płaszczyzn. I płaszczyzna społeczna, i płaszczyzna humanistyczna, i płaszczyzna ekologiczna. Ja muszę przyznać, że mi bardzo blisko jest właśnie do tej ostatniej Ekologiczne. ekologicznej, czyli do takiej refleksji na temat tego, na temat pewnego, pewnej utraty balansu pomiędzy naszym zachowaniem a światem zwierząt, a naturą pomiędzy tym, jak, jak człowiek coraz bardziej degraduje środowisko naturalne. Zresztą ten film poniekąd z tego wypłynął. Reżyser tego filmu wraz ze swoją współscenarzystką zaczęli pisać scenariusz w 2019 roku, tuż przed pandemią. Wybuchła pandemia, i oni nagle zorientowali się, że po pierwsze, Izolacja może być takim naturalnym stanem człowieka. Po drugie, nie ma na ulicach ludzi, są na ulicach zwierzęta. A ja Ci powiem, jak podszedłem do tego filmu i wydaje mi się, że znalazłem klucz. W każdym razie to jest klucz, który dla mnie jest mhm. bardzo wygodny i on mi otwiera ten film. Po filmie tak sobie wróciłem do domu, spojrzałem w oczy mojego psa właściwie mojej suczki, która się nazywa Kamcia. I tak spojrzałem w tej te ślepka, a robię to często i zawsze mam takie wrażenie, że mamy porozumienie, że my nawet oczami potrafimy rozmawiać ze sobą. I przypomniałem sobie, że przecież w tym, tym moim sposobie myślenia o świecie, który jest buddyjski i generalnie bardzo bliskie jest myślenie buddyjskie i także myślenie o reinkarnacji, o przechodzeniu z jednej, mm. z jednego stworzenia w inne stworzenie. I tam nie ma rozgraniczenia między ludźmi a zwierzętami, bo dusza i energia przechodzi z jednego istnienia do drugiego, na przykład ze zwierzęcia w człowieka. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to jest naturalne, więc może tutaj nie zostało wy Myślone, nic nadzwyczajnego, bo to w pewnym układzie filozoficznym jest już od dawna przyjęte. Różnica polega na tym, że te hybrydy łączą dwa elementy przejścia z jednego istnienia w drugie istnienie w tym samym momencie. Łączą je w jednym momencie, czyli niejako zakłócają rytm, hmm. że nie przechodzi z jednego w drugi, tylko staje się jednocześnie jednym tak. i drugim. Ale jeśli się do tego tak podejdzie, to nagle cała perspektywa się zmienia, bo ona przestaje to być dziwactwem, przestaje to być poczwarą, przestaje to być zakłóceniem naszego świata. Raczej pokazuje, że to jest pewien powrót, czy raczej wejście, takie, takie wtopienie się w świat rzeczywistej, rzeczywistego przechodzenia energii z jednej istoty w drugą. Mm -hmm. No, ja, ja, ja miałem trochę podobnie. To znaczy, rzeczywiście ta płaszczyzna gdzieś była pierwszą, która, która zwróciła moją uwagę i chyba najdłużej ze mną została, bo, bo pamiętam, że, że nawet po tym pierwszym seansie, o którym, o którym rozmawialiśmy ponad rok temu, to był taki film, który gdzieś tam mi towarzyszył, mhm. chyba jeszcze przez cały festiwal, bo to też była jedna z pierwszych projekcji, którą miałem okazję zobaczyć i oglądając pięć filmów dziennie przez. Powiedzmy 12 dni, czyli 60 filmów, to jest jeden z tych filmów, które zapamiętałem najlepiej, tak. o którym myślałem, do którego wracałem i zresztą ta powtórna projekcja przed, przed naszą rozmową również wzbudziła podobne emocje. Tych emocji było dużo, one były bardzo różne. Tam była, była, jakaś, była jakaś troska na pewno. Było, było duże wzruszenie, też nie będę mówił, jak ten film się kończy. No tu jest piękna relacja ojca tak. z synem i świetne aktorstwo, bo tak. oni, to też dlatego to robi takie wrażenie. Ten Paul Kircher, który gra Emila, chłopaka, syna François granego przez Romę Dury. To jest wtedy odkrycie. Moim zdaniem to jest, to jest chłopak, który bardzo dużo może zrobić w kinie. Więc to też dlatego robi takie mm -hmm. wrażenie. Jeszcze w, w, od, odniosę się do tego, co mówisz o, o, o tym młodym aktorze. To jest aktor, który ma znakomite aktorskie geny. To jest syn Irena Żakop. Co Bo, pewnie to też... już tak szybko. Tak. Co pewnie Bo też. Ja ją pamiętam jako debiutantkę. No właśnie, <noise> dokładnie. Co, co, co też pewnie myślę troszkę tłumaczy. To jest aktor, młody aktor, który już na swoim koncie ma dwie nominacje do Cezarów w tej kategorii najbardziej obiecujący młody tak. aktor. Także, także myślę, że to jest absolutna przyszłość francuskiego kina, a z drugiej strony właśnie Romain Dury, czyli jeden z najważniejszych francuskich aktorów, myślę, że ostatnich dwóch dekad. Też taka postać, która, która pojawia się w bardzo różnym kinie, w, i w gatunkowym, i w autorskim, e, e, i w kinie akcji, i w, i, w, i w różnego rodzaju produkcjach. I też taki, taka postać, która, m, którą doskonale znamy. Także myślę, że rzeczywiście ten, to zderzenie z jednej strony dwóch aktorskich pokoleń, ale też dwóch, dwóch osobowości, dwóch charakterów. W tym przypadku jest, jest bardzo interesujące, także też duże, duże brawa i dla reżysera, i dla reżysera castingu. I zderzenie świata zwierząt ze światem ludzi, z którego to zderzenia nie musi wynikać apokalipsy. Tak. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, ale też te, te, nawet to, to, o czym wspomniałeś, czyli zderzenie punktu widzenia ojca, punktu widzenia syna, bo to jest kolejna płaszczyzna, którą podejmuje ten film, czyli, e, czyli także to, żeby ojciec w pewnym momencie pozwolił swojemu e, synowi na, na jakieś takie bardziej samodzielne życie i funkcjonowanie. Ja z tym się wiążę, że zakończenie filmu nie będziemy tak, oczywiście tak. mówili, jakie, a ja tylko powiem tyle, że reżyser po tym pierwszym pokazie, który był w Kanii, ty oglądasz tam. Podobno oglądałeś film o dwie, minu dwie minuty dłuższy, i on potem doszedł do wniosku, że chce zostawić, zawiesić, tak, zrobić tak zwane otwarte zakończenie, żeby sprawy nie zostały zbyt daleko wyjaśnione, żeby, żeby widzowie mogli sobie różne scenariusze dalsze układać. Więc ten film, który my widzimy w kinie, jest o dwie minuty krótszy, ale o wiele, myślę, godzin myślenia dłuższy dzięki temu właśnie. Myślę, że też za to. Kochamy właśnie tego rodzaju kino, że wracamy, wracamy z kina do domu i po prostu. Zastanawiamy się i myślimy o tym, co dalej. Zastanawiamy się nad, nad tym, co właśnie zobaczyliśmy. Szereg, szereg różnych refleksji, filtrowanych i przez nasze emocje, i przez nasze doświadczenia to powoduje. Także no, ja, ja bardzo lubię takie kino. Takie kino nieoczywiste, które właśnie stwarza wiele możliwości interpretacyjnych. Królestwo Zwierząt, idziemy do kina Kuba Armata. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję. za wizytę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zawsze się cieszę, jak wchodzi do kin polski film. I tym razem ta radość jest uzasadniona, bo to jest film, który otrzymał nagrodę na festiwalu w Koszalinie, Młodzi Film w ubiegłym roku. Niestety aż rok minął, aż się udało wreszcie wprowadzić do kin w sieci kin studyjnych. Mamy dzisiaj scenarzystę i reżysera filmu Obudź się, Filip Dzierżawski. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dziękuję, że przyszedłeś bez lęku. To, to ja dziękuję, że mnie nie zaprosiłeś. <laughs> Ten film to jest bardzo, bardzo kameralna historia, zagrany właściwie przez dwójkę aktorów, którzy są od początku do końca. Można powiedzieć, że, że no, to, to jest jak taki kameralny spektakl teatralny, zrobiony metodą filmową. Z bardzo, zaraz będę o to pytał, dlaczego, ale najpierw chcę tak, o, tak coś od siebie powiedzieć, z bardzo wyraźnym y, 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 zainteresowaniem psychologią. I pomimo tego, że dotyczy środowiska kibiców którego nie kojarzymy z psychologicznym wchodzeniem w duszę. Raczej, raczej jest opisywane to środowisko socjologicznie poprzez to, jak się zachowuje, jakieś, jakieś obyczajowe odmienności, jakiś brutalność. Natomiast tutaj brutalność też jest, ale ta brutalność nie jest tematem filmu. Brutalność powoduje, że główny, znaczy, że bohater, o którym jest mowa w filmie, leży w śpiączku. I chodzi o to, żeby go obudzić. Stąd tytuł filmu Obudź się. Ale to, co zrobiłeś z aktorami Martyna Byczkowska i Piotr Żurawski. Piotr Żurawski to jest Kibol. Martyna Byczkowska, siostra tego chłopaka, który leży... W... Również kibolka. Również. również kibolka, ale gra tutaj siostrę tak. chłopaka, który leży w, w komie, w, w śpiączce i nie wiadomo czy się obudzi. I ona próbuje coś zrobić, żeby, żeby obudzić go i przychodzi jej do głowy, że jeżeli przeciwne, kibice przeciwnej drużyny oddadzą flagę kibicowską... Którą brat stracił w walce. To ona wierzy to, to e, on w to, że to wybudzi brata z, z tej komy. No. Więc dla mnie to była przede wszystkim historia o, o dojrzewaniu, ale tak jak mówisz, no, najbardziej mnie interesowało, co będzie się działo z tymi ludźmi, jak ja ich zamknę w jednym pomieszczeniu. Oni, oni są. E, od siebie najdalej, jak mogą być. Działają w grupach wrogich sobie. Dokładnie. I jednocześnie ona ma pewien plan, którego nie możemy zdradzić, ale bardzo brutalny plan wobec tego. Chłopaka, e, więc zapowiada się na jadkę. No tak i tak się zaczyna, a później e, no, te postacie jakby odzierają siebie z tych z tych warstw różnych i wychodzą z nich różne rzeczy. I to, to tak jak mówisz z punktu widzenia psychologicznego najbardziej mnie interesowało, że, że, mamy, e, że mamy te dwa światy, które są e, bardzo wrogo do siebie nastawione, ale jak zamkniemy tych ludzi, i, e, i oni zaczną w jakiś sposób ze sobą korespondować, e, no to, to wszystko to się zmienia I, i, i chciałem pokazać, jak na poziomie, tak jak mówiłeś, na, na takim wyższym poziomie socjologicznym oni są, oni są totalnymi wrogami, ale w momencie, kiedy następuje zderzenie i sytuacja staje się taka bardzo ludzka, to wtedy po prostu jesteśmy, nagle zaczynamy się do siebie zbliżać, mimo nawet, że ta tragedia powinna oddalać tych ludzi. No dobrze, tylko czy to jest twoje doświadczenie w związku z kibicami, czy to jest twoje marzenie na temat kibiców? No to jest, wie, wiesz, no to sytuacja jest taka, że... Jesteś kibicem? No jestem takim kibicem w kapciach, można powiedzieć. <laughs> e, oczywiście chodziłem na mecze. Oglądasz Euro teraz? Tak. E, natomiast e, natomiast e, kręciłem e, film dokumentalny o kibicach Legii i jeździłem z nimi na wyjazdy. No i ten świat e, po prostu był fascynujący z punktu widzenia tego zagrożenia, tego, tych konfliktów, które tam są i, i dlatego też chciałem e, umiejscowić tą sytuację w, w tym świecie. Natomiast e, no e, Zawsze mnie interesowała psychologia bohaterów. Ale ty jesteś psychologiem. No tak, tak. Jestem z, psychologiem społecznym, magistrem psychologii społecznej, więc e, tak jak, jak e, w, w sumie odkryłem to w, w, kręcąc miłość, e, czyli film o muzykach, którzy też są zamknięci w jednym pomieszczeniu i który przyniósł ci zresztą główną nagrodę na festiwalu w Krakowie, ale już sporo lat temu. Tak, e, ale, ale ta, ta sytuacja, która pokazywała, że ludzie tam wchodzą, mają jakiś cel, i nagle e, jakby dążąc do tego celu, Odkrywają siebie, te maski z nich spadają i to było dla mnie fascynujące, już później nawet na montażu, więc tutaj zobaczyłem, że to jest jakąś moją siłą i próbowałem, pisząc to, próbowałem jakby zagłębiać się w tych ludzi, odkrywać ich i, 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 i to mnie najbardziej interesowało. W tym. Mówisz pisząc, no bo napisałeś scenariusz, ale potem wyreżyserowałeś film, który sam wymyśliłeś. Od samego początku i napisałeś. Teraz jestem ciekaw, czy w trakcie realizacji filmu, kiedy jesteś już na, na planie, aktorzy grają, czy zdarzyło się, że y, y, widzisz, o kurczę, napisałem, to to dobrze wyglądało, ale tak jak oni mówią, to coś jest w tym fałszywego, czy coś przerabiałeś na planie? To znaczy. Y od razu okazało się, że, że nie za bardzo to działa, w takim sensie, że pisząc jednak w domu, w mieszkaniu, no budujesz ten świat i wyobrażasz sobie, jakie to są sytuacje. Nawet robiliśmy z Martyną... Ale abstrakcyjny. Abstrakcyjny, z Piotrem próby, ale wszystko to nie było na takim wysokim kluczu emocjonalnym. I w momencie, kiedy pierwsze, pierwszego dnia weszliśmy tam i oni zaczęli po prostu grać na 100% i na 100% emocji, i na 100% takiej fizyczności tego wszystkiego, mm -hmm. bo, bo ten film zaczyna się właśnie najbardziej brutalnie w zasadzie, no to okazało się, że te, 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 te emocje były tak wysoko, że kwestie nie pasowały do tego, psychologia nie pasowała do, do, do tych emocji, które, które były na planie. Więc pierwsze trzy dni musiałem korygować, korygować sceny, ponieważ no scena pierwsza i druga przestały działać i musiałem od razu wskoczyć do scen trzeciej, bo intensywność tego, co tam się działo, była dużo większa niż się z tego spodziewałem I, i, i po prostu pierwsze trzy dni to próbowaliśmy złapać e, taki, 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 no żebyśmy weszli w ten film, żebyśmy bezpiecznie mogli zacząć startować. Ja mam wrażenie, że ty, i to mi się najbardziej podobało w tym filmie, że ty nieprawdopodobnie, mimo, że to jest twój debiut pełnometrażowy, nieprawdopodobnie dobrze pracujesz za aktorem. Widać było po aktorach, bo najczęściej w polskich filmach widać, że za mało czasu poświęcono aktorom. Im poświęciłeś wystarczająco dużo i chciałem zapytać, czy fakt, że jesteś psychologiem, pomógł Ci łapać kontakt z aktorami? To znaczy, czuję się dobrze w, w pracy z aktorem. Interesuje mnie to e, najbardziej, bo, bo to jest w zasadzie cały czas kopanie w, w tych duszach tych tu ludzi, tak jak powiedziałeś. E, natomiast e, miały tu dwa aspekty znaczenie, czyli. czyli, czyli ale to też trochę się nakłada, bo, bo po prostu przez trzy miesiące e, robiliśmy bardzo dużo treningów i bokserskich, mhm. i fizycznych, bo i Martyna była po prostu dziewczynką taką... Bo, z dobrego domu. Bo, no to znaczy ona akurat miała doświadczenie, bo pochodzi bo bo, chodzi z małego miasta, ale z, z takiego fizji... To w bo, małym mieście dostaje się w No powiedzmy, że była w, w takich sytuacjach, mhm. że, że też to dzięki temu udało nam się to mhm. przepracować, natomiast Piotrek też był dosyć szczupły i cała ta sytuacja trzech miesięcy przy Gotowań do tych filmów. Czyli on musiał masę złapać. Mo tak, tak. I, i zrobił naprawdę 6 kilo mięśni, więc, więc, więc przy, 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 przy tym rozwoju takim fizycznym ta psychologia e, też się rodziła. E, e, chodziliśmy na, e, na boks z moim trenerem, który, który po prostu rekreacyjnie ja uprawiałem boks, więc, więc on ich uczył i chodziliśmy tam razem. Te treningi powodowały, że też ta bliskość e, rosła, a oni jakby mogli dzięki temu e, wchodzić wchodzić w te postacie i, i, i tak jak zauważyłeś, no ta, ta fizyczność pierwszych scen pozwoliła im poczuć te postacie. Martyna Byczkowska to jest aktorka rozpoczynająca karierę. No, prawda, kojarzymy ją na przykład z 1670, ale to są jej pierwsze na razie role, które ona ma. Czy był jakiś taki moment, kiedy zabrakło jej... Umiejętności, pomysłu, doświadczenia, gdzie czułeś, że, że jest to dziewczyna na początku drogi aktorskiej, której musisz pomóc, bo sobie nie da rady z główną rolą. To jest główna rola tego filmu. Mówię szczerze, że nie. Na początku wiesz, wybrałem ją tak naprawdę dlatego, bo zobaczyłem, robiliśmy castingi w COVID-zie i, i dostałem self-tapeów tak, ze 30 dziewczyn. I... Czyli takie taśmy, na których tak. aktorzy sami tak. siebie tak. nagrywają tak. i wysyłają no, no, na casting. Tak, i tam nie było aktorstwa za dużo, tylko wizytówka, plus było zadanie aktorskie shadowboxing, który żeby zobaczyć, czy, czy to jest w ogóle da się zrobić z, z niej sportsmenkę, bo inaczej znowu ten film nie będzie wiarygodny, jeżeli ona wiarygodnie tego nie zrobi. I ona była jedyną dziewczyną, która mimo, że to nie było na 100% super zrobione, to, to ona była, po prostu widać, że ma koordynację, widać, że ma taki sportowy dryk, dzięki któremu ja bym mógł to poprowadzić, a później okazało się, że jest też świetną aktorką, że, że umie e, e, po prostu, nie, nie musi się napinać, a te emocje, to się nazywa grać wewnętrznie i, i to się wszystko przynosi, tak samo Piotrek, więc ta energia się po prostu bardzo... A mieli chemię między sobą od razu? E... Bo to jest, wiesz, coś takiego, że albo się ma, albo nie ma. No, ja na przykład mam koleżankę, którą kiedyś Spielberg zaangażował do Indiany Johnson, miała być partnerką Harrisona Forda. Oni się spotkali u niego na Rancho i on po... W jednym weekendzie powiedział: Sorry, nie będę z nią grał, bo sobie nie wyobrażam kontaktu bezpośredniego. Działa na mnie w taki sposób, że nie, nie dam rady. Tutaj akurat było. Chyba tak, że, że wiesz, że chemia ta, taka w kadrze, że tak powiem, to była i ja to widziałem. Natomiast tutaj oni mogli być, że tak powiem, nieskoordynowani, bo na tym w sumie polegał ten, no tak. ten film i, ty, i, i wierzyłem, że przez te 16 dni po prostu uda nam się dojść od, od, od tego, co napisałem. I też no, założenia te, które wprowadziłem w scenariuszu, oni je rozumieli, w sensie aktorzy, i były bardzo konkretne zadania, aktorzy. Więc to nie było rozmyte i, i oni umieli zrobić psychologię i, i umieli zrobić to, o co ich prosiłem. Trochę o dystrybucji. Film będzie pokazywany w kinach studyjnych. Trochę mi szkoda publiczności takiej wiesz, nie chcę powiedzieć kibolskiej, ale kibiców, którzy nie zawsze zaglądają do kina studyjnego, a dla, a dla których ten film mógłby być bardzo ciekaw, pomógłby w nich otworzyć takie, takie miejsca w duszy, do których się rzadko zagląda, bo większość ludzi zakłada, że oni ich nie mają, a ten film pokazuje, wy też je macie. I on ma ogromną rolę do spełnienia, tylko jak on do nich trafi przez kina studyjne. No ma mam nadzieję, że później będziemy mieli sytuacje streamingowe i dzięki temu ten film e, będzie mogła zobaczyć szersza publiczność. Oczywiście wolałbym, żeby to były kino, bo przeżycie w kinie tego filmu z tą muzyką i z tym wszystkim i z tymi bliskimi kadrami i emocjami jest e, dużo ciekawsze. Natomiast no, po prostu rozumiesz, walczymy, e, żeby się udało. To, to był skromny film, ale no, mam nadzieję, że, że zobaczy go na, jak, jak najwięcej osób. I tak jak powiedziałeś... E, też jeżdżąc na te wyjazdy, spotykając tych ludzi, to było w nich widać. Ci, ci ludzie zachowywali się w, 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 oczywiście na początku, to widać grupę, która jest bardzo agresywna. Później im dłużej z nimi jesteś, widzisz jak e, e, rozmawia do kamery człowiek, widzisz później, że nagle musi przerwać wywiad, bo dzwoni do niego kolega i muszą e, zorganizować wyjazd, więc e, ten bohater się zmienia i później nagle e, dzwoni mama i zmienia się jeszcze bardziej, więc e, to nawet nie są maski. Maski, tylko to są po prostu jakby różne oblicza człowieka. Cztery twarze światowida. Więc, więc to też nie było tak, że, że ja to sobie zmyśliłem, tylko obserwowałem, jak ci ludzie się zmieniają, a wiadomo, że story to po najłatwiej zobaczyć po prostu człowieka, który jest w tej grupie, śpiewa, i to też jest część tego, ale, ale każdy człowiek ma swoją historię i, i, i chciałem o tym opowiedzieć. Ja myślę, że ten film Obudź się to jest bardzo dobra propozycja dla widzów kanału Zero. Dlatego bardzo się cieszę, że Przyszedłeś tutaj i polecam Wam. Ode mnie 7 na 10 dla tego filmu, nawet 7,5 dla 10. I jestem no, dobrej myśli, bardzo sprzyjam. Chciałbym, żeby film zobaczył jak najwięcej ludzi. Filip Dzierżawski, scenarzysta, reżyser i psycholog. Obudź się, niech ma sukces. Dziękuję bardzo, zapraszam do KIN i, i, i dziękuję Tobie za zaproszenie. To teraz będzie taka trochę mała szkoła filmowa, bo y, nasz kolejny gość, a właściwie gościni, y, to jest Magda Marszałkowska. Która przyjechała do Warszawy po to, żeby wziąć udział w Gali i w rozdaniu nagród w konkursie, wyobraź sobie. To jest konkurs zorganizowany przez przyjaciół Piotra Woźniaka Staraka i na jego cześć pod patronatem Wołga, czyli miesięcznika Wog, w którym wielu, nie wiem nawet jak wielu uczestników, Zaprezentowało swoje pomysły na nowe filmy. I ty byłaś jedną z ilu, którzy się e, zgłosili? 763 osoby w tym roku, 765 do nich Na, kłamać, zaczynały. ale... Zaczynały. Potem coś, był tak. jeden etap, potem tak. był drugi etap i teraz zostało... Dwa, jest nas w tej chwili 12 osób. Które w sobotę dowiedzą się, kto wygrał ten konkurs. Tak. Ty przyjechałaś z Wiednia. Mm -hmm. Wiem o tym, że w Wiedniu robiłaś całkiem inne rzeczy. Pracowałaś w galerii artystycznej, pisałaś sztuki po polsku dla Polonii, ale potem też i po niemiecku, a potem niemieckie wydawnictwo powiedziało, ej, to fajne jest i podpisało z tobą <laughs> kontrakt, nasz, książki po niemiecku, ale ty mówisz na to. Dobrze, ale ja bym filmy chciała robić. Więc chcę cię zapytać, skąd po pierwsze potrzeba, żeby, żeby wejść w świat filmu? Mhm. Dlaczego uznasz, że to jest więcej niż sztuka teatralna, niż, niż książka, że czegoś ci brakuje? To jest tak, że ja niekoniecznie y, jakoś bardzo chcę wchodzić w jakieś światy to znaczy, to jest bardzo miłe, kiedy można w różnych światach egzystować lub do różnych światów się jest zapraszanym, ale to niekoniecznie jest tak, że ja szukałam możliwości, żeby w ten świat filmu wejść. I nawet jeżeli zajmowałam się w życiu tak różnymi historiami, które tutaj częściowo wymieniłeś, to jest to tak, że ja chcę po prostu opowiadać historię. Trochę jak w takich czasach powiedzmy jaskiniowych. Był taki jeden człowiek, gdzie jak już się wszyscy po pracy schodzili do ogniska, to on opowiadał historię. I ja bardziej jak gdyby szukam sobie nowych platform i nowych możliwości, żeby te historie były usłyszane. To wiesz, i... Karen Blixen była taką osobą o. i w, Auto w Afryka, pożegnanie z Afryką, ona właśnie takie y, przy kominku opowiadała historię, dlatego no, złapała na no, tego pięknego lotnika, którego grał no, to Robert Mi Miło, że mogę koło niej sobie tak przez moment, <laughs> przynajmniej w twojej tutaj opowieści, sobie chwilę się pogrzać. Tak, i wiesz, no bo tak, że po prostu nagle się pojawił ten... Konkurs, ja obserwowałam. Ten... Ale co ty zgłosiłaś na konkurs? Co to Zgłosiłam jest? treatment. A co to jest treatment? treatment to jest coś pomiędzy logline'em. Logline to są te takie trzy zdania, które kiedy otwieramy program telewizyjny, jest tam tytuł Aha. filmu i tam pisze na przykład, że tam mężczyzna, który tam coś tam, coś tam, koniec, nie? Potem na samym końcu mamy scenariusz, gdzie już mamy jak gdyby dialogi, opis dokładnie sytuacji i tak a pomiędzy jest treatment i to jest tekst pisany prozą w czasie teraźniejszym i on jest jak gdyby streszczeniem całej tej historii pomiędzy właśnie tym loglinem, czyli tym takim, tą esencją, o czym to jest, a już całym jak gdyby rozpisaniem tej historii na poszczególne sceny. I na podstawie treatmentu można dostać pierwsz... szansę na zrealizowanie filmu w postaci na przykład kontaktu z producentem, który powie o i z tego może być ciekawy film. Może podpiszę z panią umowę na to, żeby to rozwinąć scenariusz. Tak, tak. tak. Podejrzewam, nie znam tego świata filmu, bo tak jak gdyby na razie tak to się wydarzyło, jeszcze nie wiem co dalej, ale podejrzewam, że chyba producenci raczej czy Czytają treatmenty, a nie gotowe scenariusze, bo nie mieliby chyba Jedno i czasu. i drugie czytają, ale na podstawie bo muszą podjąć decyzję. Od... To trochę staniesz teraz w sobotę, to będzie w ładnych mm -hmm. okolicznościach tak. pałacu w Oborach. Trochę, trochę to będzie taki targ, nie chcę powiedzieć niewolników, ale, ale w każdym razie Targ, na którym różne, <laughs> różne zostaną zaprezentowane możliwości i będą ludzie z właśnie środowiska, o którym mm -hmm. mówisz, że nie wiem, czy chcę w nim być. Znaczy, no. ale, ale chcesz, bo, bo, bo właśnie wchodzisz i powiedzą, no to mi się podoba, tego wezmę, tak jak te, 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 mm -hmm. te też aukcje koni. Tak, tu, mm -hmm. tu w to mogę zainwestować. Tak, tam w zęby się zagląda, w kopytko tam. Gotowa jesteś na kopytko i na zęby? No, myślę, że ten świat teatru, w którym byłam do tej pory, jak już tak na te światy to dzielimy, to, to myślę, że ten świat teatru mnie na różne konfrontacje troszeczkę przygotował, bo w teatrze jest tak, że jednak ta konfrontacja z widzem następuje live i od razu, i tu, i teraz, więc myślę, że teatr jest też trudniejszy dla autora czy autorki. Do udźwignięcia, bo na przykład wyobraź sobie sytuację, kiedy masz napisaną książkę, jesteś pisarzem, i potem książka już jest wydana, jest w papierze i jest u czytelników. Nie? I to sobie tak siedzisz w domu przed tą swoją maszyną, do pisania, tak romantyzuje czy też laptopem, i tak. No i tyle, nie? Jak gdyby no, dopóki nie będziesz na targach książki i się nie skonfrontujesz, to nie, wiesz, nie jesteś w sypialni, jak ktoś przed snem sobie czyta, mm -hmm. czy on się śmieje, czy on czyta i on mówi, o rany, zamykam minutę. nuda. A ty no możesz zobaczyć, jak ktoś czyta w tramwaju, czy w metrze. No tak, jak trafisz na tego, co ma twoją książkę, nie? Mm -hmm. przystanie to przystanie czytelnika. Ja kiedyś pamiętam, jak, jak drukowałem, <słuch> jak, jak publikowałem swoje recenzje, na przykład w polityce i widziałem w tramwaju, że ktoś A, no, politykę, czy wprost czytał, to ja y y siedziałem tam i zaglądałem przez ramię, co czyta, na której Stronie jest, a jak na tej, gdzie coś mojego było, to patrzyłem, w którym momencie reaguje, wiesz, tak, no. i czy nie przerwie czytania. No, oczywiście, no i ja to w teatrze, dlatego ja na przykład, jeżeli ja jestem, jeżeli ja reżyserowałam, akurat to była jakaś produkcja, w której ja brałam czynny udział, to ja byłam na każdym spektaklu i siedziałam tam z tyłu w tej dziupli, gdzie jest technik do światła, i cały czas obserwowałam salę i wydawało mi się, że coś już ze mną jest nie tak i że może mam jakąś obsesję i każde wyciągnięcie telefonu takie, wiesz, widzisz to światełko, że ktoś wyciąga telefon i ja już tak, o rany, nudzą się, będą przeglądać Facebooka, a ktoś wyciąga ten telefon i na przykład robi zdjęcie aktorom na scenie i ja mówię, uf, uf. Ale nie dobra, wolno dobra. przecież. Wiem, ale ja wtedy pozwalałam, bo to się okazywało, że to jednak nie ten, wiesz, Facebook z nudów, no nie? Ktoś wychodzi z sali i ja mówię, o nie, to już, to już, nie, no to masakra, ale on wraca i mówi, a, Ubikacja. Dobra, wiesz. jak gdyby I myślałam naprawdę, że ja po prostu mam jakąś swoją taką nie, przekrętkę, ale kiedyś jeszcze, jak byłam jeszcze w innym świecie i pracowałam jako dziennikarka, robiłam często w Wiedniu wywiady z osobistościami z polskiej kultury, które w tym Wiedniu bywały. I robiłam wywiad z panem Zanussim. I to była dla mnie taka właśnie szkoda, bo to w ogóle to był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu, ponieważ on mi zaczął opowiadać o sobie. I tam było wszystko to, co ja czuję. I on mi mówił, jak on siedzi w tej sali, kina, właśnie w kinie, i obserwuje, i mówi, ludzie wychodzą, serce mi się łamie, to ja, mnie to dotyka. I ja tak sobie dziękuję, że w ogóle mogłam to usłyszeć. Ale pomyślałaś wtedy, kurczę, tak jak to jest takie podobne, to ja też pójdę tam, gdzie on jest, do kina. Y Wtedy jeszcze usłyszałam jedną rzecz, dlatego tak wspominam zawsze to spotkanie właśnie z mistrzem Zanussim. On mi wtedy jeszcze powiedział, że najważniejsze jest też, jak się, że jeżeli się chce reżyserować, jeżeli chce się w ogóle robić, tworzyć, to żeby zrobić jakieś inne studia niż filmowe. Ja bym że on zna tyle osób, które zrobiły reżyseria, potem noszą kable na planie, że ta jego fizyka czy tam jakiekolwiek inne studia dają nam jeszcze inną perspektywę. Dają nam... historia u mnie historia sztuki, ale też y, filologia. Zrobiłam y, y, w Wiedniu później slawistykę. Wtedy pomyślałam sobie, a często właśnie wracając do tego teatru i do tego wystawiania się na to, co teraz nazywamy hejtem, a tym <chau> takim targiem niewolników czy targiem końskim ja sama o sobie czasami mówię tak troszeczkę śmiejąc się, że powinnam mieć tak, taką ksywę, pani tego nie studiowała, ponieważ gdzie ja właśnie nie wchodziłam w te różne światy, to zawsze wszyscy mówię, ale pani tego nie studiowała, prawda, ale pani tego nie studiowała. I w końcu mówię, no kurczę, ludzie, no nie wszyscy muszą wszystko studiować, ale dajcie też, nie jestem chirurgiem, jak gdyby, czy neurochirurgiem, nikt nie umrze od tego, jeżeli ja popełnię błąd reżyserski w teatrze, prawda? Wiesz, cały czas było mi wypominane, że ja tego nie studiowałam, tamtego. Ja już po prostu w pewnym momencie machnęłam na to ręką. Mówię, dobrze, niech oni sobie tak gadają, a ja po prostu się zajmę tutaj tym. I wtedy właśnie, wtedy właśnie przy tym wywiadzie, kiedy usłyszałam te słowa od, od mistrza jego, pomyślałam sobie, nie no, jeżeli Zanussi mówi, że trzeba studiować coś innego niż to, to tak poczułam takie lekkie błogosławieństwo, nie mówiąc mu jak gdyby w ogóle o swojej sytuacji, o tym, co tam się we mnie gotuje? To był fajny moment taki. No? to są takie spotkania z wielkimi ludźmi. Czasem pada jedno słowo, jedno zdanie, a w tobie jest, wiesz, ten taki klik nagle zapada, tam jakaś decyzja jakiś guziczek jest wciśnięty i to może i wyruszasz w drogę. I wyruszasz A w drogę. potem się nagle dowiadujesz, że przechodzisz do następnego etapu, do następnego o, to była etapu. I wreszcie etapem. Powiedziałam słowo niecenzuralne, kiedy dostałam telefon, że gratulujemy, jest pani w finale. Wiedziałam słowo bardzo niecenzuralne. Ale które? A po, 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 nie, po polsku Tutaj, czy Tutaj to już w tym konkursie. Po polsku czy po niemiecku? Po polsku powiedziałam to słowo. Po no. Które to? Na J się nazywa i oznacza chyba odbywanie stosunku płciowego. Powiedziałam ja. Ale po drugiej stronie ta osoba, która mi. Dzień dobry, nazywam się taki, tak i tak. Chciałam pani pogratulować, że jest. Ja najpierw mówię, tak. Nie! I tak. Mówi, nie. Tak, gratuluję, jest pani w finale. Ja, o, ja. Nie. I w tym sensie, w tym momencie, kiedy już to powiedziałam, to już mówię, o, marszałkowska, po prostu opanuj się, kobieto. I po drugiej stronie usłyszałam przemiły, po pierwsze, śmiech, taki sympatyczny, taki, o, 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 o to się kobieta wzruszyła, no nie, na tej zasadzie, po czym, proszę się, proszę się uspokoić, znaczy, w sensie, wszystko jest okej, okay. Emocje trzeba puścić wolno. Kurczę, w ogóle to chyba jest jakiś dobry konkurs. Witamy w świecie filmu. Tak. I trzymam za ciebie kciuki bardzo dziękuję. w sobotę. Magdalena Marszałkowska. <grym> dziękuję. Osoba wielu zawodów i dużego poczucia humoru. Dziękuję ci. <grym> ja bardzo dziękuję. A na zakończenie, jak zwykle, podsumowanie tego, jak wyglądają wyniki w kasach kinowych na świecie. E, czyli jak ten biznes się kręci. Zaczynamy, jak zwykle, od Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu Bad Boys, Ride or Die. Na drugim miejscu Garfield a na trzecim if, czyli tu w tej czołówce mocne tytuły się trzymają. Na czwartym miejscu The Watchers, a na piątym Królestwo Planety Mał. Długo jest w zestawieniu. Zauważcie, że nie ma furiozy. W Stanach Zjednoczonych w pierwszej piątce. Na świecie, czyli przypominam, to jest cały świat z największymi azjatyckimi rynkami włącznie, na pierwszym miejscu również Bad Boys Ride or Die. Na drugim również Garfield. No i na świecie ciągle trzyma się furioza Saga Mad Max, która jest na trzecim miejscu. Na czwartym i w, a na piątym królestwo planety Małp. Czyli bardzo podobnie na świecie jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Jedyna różnica to Furioza, która w Stanach Zjednoczonych dosyć szybko y, straciła szansę na y, spełnienie marzeń producentów. I ten film nie poszedł tak, jak oni liczyli, że, że pójdzie. No a Polska. W Polsce to zawsze jest troszkę inaczej. Na pierwszym miejscu Jedno Życie. Bardzo dobry film, ambitny film. Angielski film, produkowany. Przez BBC. No, raczej nie miałby szans w Stanach na pierwsze miejsce. Na drugim w Polsce The Watchers. Na trzecim Furioza. Jesteśmy bardziej łaskawi dla tego filmu. Furioza, czyli saga Mad Maxa. Na czwartym Księżniczka Mononoke. No, a na piątym Basia Jestem w Sam Raz. Filmy dla dzieci, dla młodej widowni w Polsce trzymają się mocno. No ja w ogóle nie wiem, co by było z polskimi kinami, gdyby nie dzieci. No, ale na szczęście. Mamy młodych widzów, a oni są obietnicą tego, że kino będzie trwać dalej. To wszystko na dzisiaj. Tomasz Raczek, to było Zero Ekranowe. Dziękuję, że oglądaliście. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl. Twój portal z ofertami pracy. Odkryj kino, które wychodzi poza ramy Philips AMLIT TV Eurobonuseria. Seria zgarnia i bonusy za każdą serię kuponów. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.